Jesteśmy, moi kochani, w ostatnim dniu naszego challenge'u. To jest ostatnia refleksja, ostatni komentarz. Bardzo jestem szczęśliwy, że mogliśmy przez te 50 dni, bo tyle to wychodzi, od zmartwychwstania do zesłania Ducha Świętego, spędzić razem. Nie bójcie się, coś tam wymyślimy dalej. No ale jeżeli chodzi o dzisiejszą uroczystość, dziś Duch Święty zstępuje. Duch Paraklet jest nam dany, aby przypieczętować to, co jest dobre w nas, aby wypalić to, co jest słabe i grzeszne, żeby trochę rzucić światła na przyszłość, abyśmy szli dobrą drogą. Zobacz, że 10 dni temu, 40 dni po zmartwychwstaniu, Jezus wstąpił do Ojca. I dopiero wtedy, kiedy był z Nim w jedności, po 10 dniach, posyłają nam razem Ducha Świętego. Duch Święty nie jest od Ojca, nie jest od Syna. Duch Święty jest od Ojca i Syna. Dlaczego? Otóż dlatego, że ten Duch jest miłością Ojca i Syna. Jest relacją, jest miłością, jest owocem tego, co jest pomiędzy Ojcem i Synem. Oni się kochają. Tata kocha Syna. Jezus uwielbia swego Ojca, Ojciec uwielbia swego jednorodzonego Syna. No i właśnie ta miłość między nimi to jest Duch Święty. I ten Duch jest nam udzielany. Czysta miłość, najpiękniejsza miłość. Miłość ofiarna, mądra, wierna, kreatywna, czysta. To jest Duch Święty. I właśnie ta miłość jest zsyłana na ziemię dzisiaj. Dlatego każdy, kto mądry, otwiera się na Ducha Świętego. Bo chcemy takiej miłości, która nas zainspiruje, która nas uporządkuje, która nas uzdolni do pięknego życia, do doświadczenia szczęścia tu, na ziemi. Już nie mówię o tym, co będzie nas czekało po śmierci, bo to wiadomo, że to będzie raj. Ale chodzi o to, żeby zawalczyć o szczęście tutaj, na ziemi. Czemu mamy biedować, narzekać i być nieszczęśliwymi, smutnymi, samotnymi? Bóg tego nie chce. Dlatego daje nam Parakleta. Miłość w pigułce. Przyjmij Ducha Świętego. Piękne jest to, że Duch Święty nie przychodzi tylko do tych, którzy są szczególnie przygotowani. Którzy na przykład odprawili całą nowennę przed zesłaniem Ducha Świętego i przez 9 dni gorliwie się modlili. Duch Święty też nie przychodzi do tych, którzy jakoś zasługują na to przez swoje dobre uczynki. Duch nie przychodzi również tylko do tych, którzy są wyspowiadani, czyści, którzy po prostu spodziewają się tego daru od Ojca i Syna. Otóż Duch Święty, Paraklet, przychodzi do tych, którzy tego chcą, którzy Go pragną. Duch Święty przychodzi do tych ludzi, którzy się na Niego otwierają, którzy wołają: przyjdź, Duchu Święty. Ojcze, Synu, dajcie mi ducha miłości. I przychodzi. Duch Święty przychodzi do tych, którzy po prostu Go chcą. To nie trzeba zasługiwać. To nie trzeba być jakoś godnym, przygotowanym. To jest niesamowite. Wystarczy chcieć. Zapragnij. Zapragnij miłości, która Cię zainspiruje, która Cię uzdrowi, która Cię poniesie przez całe Twoje życie. I pragnij Go codziennie. Nie tylko dzisiaj, 50 dni po zmartwychwstaniu Jezusa. Nie tylko w dzień Zielonych Świątek. Ale każdego dnia wołaj: Ojcze, Synu, daj mi ducha, dajcie mi ducha. Chcę miłości, chcę pocieszyciela, chcę uzdrowienia, wolności. A to właśnie imiona Ducha Świętego. Niech zatem Bóg nas przenika, niech nas prowadzi. Siostro, bracie, pomódl się ze mną teraz. Chciej Ducha Świętego w tym momencie. Zrezygnuj ze swoich schematów myślenia, modlitwy. Pozwól, aby Bóg przejął kontrolę nad Twoim umysłem, nad Twoją duszą. Tato,
dziękuję Ci za to, że dałeś nam swojego Syna, aby za nas umarł, abyśmy mieli życie, byśmy my nie musieli umierać. Dziękuję Ci, Jezu, za to, że jesteś posłuszny Tacie, za to, że przyszedłeś i to zrobiłeś. Teraz jesteście razem, Ojcze, Synu, bardzo się kochacie, ufacie sobie, jesteście jednością. Proszę Was, abyście posłali nam, oglądającym ten challenge, Waszą miłość, Ducha Świętego. Przyjdź zatem, Duchu Święty, Paraklecie. Przyjdź miłości Ojca i Syna. Przyjdź, Duchu Święty, naucz mnie kochać. Uzupełnij swoją miłością moje braki. Uzupełnij swoją mądrością moją słabą wolę. Uzdrów mnie z głupoty. Przyjdź, Duchu Święty, i spraw, aby moja wola, moje ciało, moje pragnienia były ukierunkowane na wolę Bożą, abym chciał pełnić wolę Ojca, nie swoją. Uzdolnij mnie do tego, abym obumierał dla tego wszystkiego, co jest grzeszne, co sprowadza mnie na manowce, abym z tego zrezygnował. Daj mi tę łaskę i poprowadź mnie drogą miłości do ludzi, poprowadź mnie drogą miłości, która prowadzi do nieba. Chcę być szczęśliwy tu i teraz. Amen. Bądźmy zatem szczęśliwi. Szczęśliwi. Żyjmy w Duchu Świętym.